Ja wiem jedno, że mój ojciec przestał jeździć do Federacji Rosyjskiej już w roku 92. Kiedy ja zaczynałem w 88-89, ojciec coraz rzadziej tam jeździł i po zrobieniu filmu Siwa Legenda już tam nie jeździł często, właściwie tylko raz był. Rzeczywiście raz miałem styczność z dość wpływowym człowiekiem, który zajmował się handlem kawą w Moskwie, ale nic z tego nie wyszło. Poza tym wszystkie interesy, które ojciec chciał robić z innymi ludźmi, żeby zarobić na filmie, nie udały, zakończyły się niczym. Także były to obiecanki, cacanki, a głupiemu radość, więc ojciec raczej bawił się w to, ale tak naprawdę funkcjonował wyłącznie dzięki dotacjom państwowym. Zresztą jego filmy tego by wymagały.